Proszę Państwa, no cóż, jeśli chodzi o konsultacje, to one były. Ja co prawda wtedy nie pracowałem w Wieczornicy, byłem poza, ale te konsultacje były i wszyscy wiemy, kto zabiegał o to, żeby ta inwestycja tu powstała. I nie ma co do tego wracać, bo to się stało i były podpisy. Dzisiaj argument, że zawiedzieni mieszkańcy zostali na fermę, gdzie były dwudniowe pistęta czy jednodniówki, no też trudno przyjąć za wiarygodny, bo pojechali ludzie, którzy od urodzenia mieszkają na wsi i wiedzą, że kurczaki małe nie śmierdzą, wystarczy, że kaczki, kury dorosną i w kurniku cuchnie. I to jest ewidentne. Dzisiaj no, trudno do tego wracać. Mówię to nie dlatego, żeby bronić Konspolu, bo nie mam w tym żadnego interesu, bo mam sporo zastrzeżeń co do tego, co się dzieje, ale no, no nie ma sensu młócić tego, co zostało zrobione i wracać do tego, bo przecież to naprawdę ileś tam razy się spotykamy i tak. Jednocześnie nie mogę przyjąć jako takich rzetelnych informacji, które tu wygłosił pan pracujący raport, że to zależy od powolnienia. Nie. Ładunek związków chemicznych, który dostaje się do powietrza, nie zależy od powolnienia. To, co musi zostać wyrzucone z kurnika i to musi iść do atmosfery. I nieważne, czy ja mam bardziej wrażliwy nos, czy pan Świtalski ma mniej wrażliwy nos, to wszystko w powietrzu jest. I podejdźcie do tego uczciwie. Powiedzcie, jak jest, a nie ubarwiajcie tego, bo to nie ma najmniejszego sensu. Jednocześnie było sporo powiedziane na temat tych osadów. Ja wiem, że bez pozwoleń tego nie wywozicie tutaj, te pozwolenia muszą być, ale jednocześnie oczekiwałbym od kierownictwa fermy, żeby kontrolowano, czy aby osad nie wylewa się poza płytę, a jest, ja tam chodzę praktycznie prawie co drugi dzień albo codziennie z psami na spacery i wiem, jak to wygląda. I mi nikt nie powie, że tam jest wszystko ok. Nie jest ok, bo jest płyta zawalona, obok płyty leży, dalej na polu leży i tego mieszkańcy dołu w Mieczownicy mają prawo oczekiwać, bo godzą się na pewne uciążliwości, bo one są, ale mieszkamy na wsi, jest plan przestrzennego zagospodarowania i zgodnie z prawem budujecie, robicie inwestycje. Ale no, nie można wmawiać rzeczy no, takich, które są nie do przyjęcia. Jeśli przy osadzie jestem, to też ja wiem, że wynik ekonomiczny jest najważniejszy, ale wynajmować do tego odpowiedni sprzęt, nie z łapanki, bo ktoś najtaniej wywiezie zdezelowanym ciężarówką, gdzie klapa się otwiera nieszczelna i mieliśmy, rzeczywiście. To nie wiem, sprzęt, 2 miesiące to powinien być sprzęt bezklapowy. Proszę? To powinien być sprzęt bezklapowy. Panie wójcie, wiemy o co chodzi, ale na pewno dokładnie wiedzą o co chodzi. Ten pęd za tym groszem, jest biedną firmą. Powoduje, że wybieracie byle co. Byle to tak samo jak ja bym się ze swoją dziurawą przyczepą zgłosił do wywozu tej osady. Nie, na to nie wolno pozwolić. Trzeba szanować ludzi, którzy tu mieszkają. I trzecia sprawa, z którą ja osobiście się nie mogę zgodzić, bo tu pan przedstawiciel inwestora powiedział, że miejscowy rolnik ma 250 ciągi i przewozi tonaż taki, no z całym szacunkiem myli się pan, bo ja jestem tym rolnikiem i takich transportów nie używam. W rolnictwie nie ma. Ja takich transportów nie używam, a gospodaruję w tym gospodarstwie. W powiecie słupeckim nie ma sprzętu. Rolnik, jeżeli ma większy ciężar, jeżeli by ciągnął do 30 ton, to jest góra. Także samochody natomiast ciężarowe są do 50 ton. Tak, żeby, cały zestaw. Tak, żeby zakończyć swoją wypowiedź jeszcze raz. Nie podbarwiać, nie kolorować, mówić prawdę i szanować ludzi, którzy tu mieszkają. Nic więcej.